w Biblii jest napisane. A to, co jest napisane w Biblii, jest ważne. W Biblii jest napisane modelowanie, czyli podrabianie, czyli naśladowanie, czyli kopiowanie, reprodukowanie, wzorowanie się na oryginale powoduje, że stajemy się podobni do oryginału. I dlatego w Biblii jest napisane, że możemy skorzystać z tej techniki. Ale w modzie jak korzystamy z tej techniki, to natychmiast spotykamy się z hajtem. Ponieważ to jest uważane za fake. I to, że się kimś inspiruje, to wychodzi na to, że ja go naśladuję. I dlatego to, co jest napisane w Biblii, to jest słowo. A słowo było u autora i autor nie tylko przedstawił słowo, ale przedstawił 350 wzorców, metod i strategii. I dlatego, jak weźmiesz Biblię do ręki, to nie dziw się, że możesz nic nie zrozumieć, jeżeli nie starasz się upodobnić do kogoś, kto jest twoim autorytetem. Czyli do kogoś, dzięki komu przestaniesz myśleć.